Marcin Makowski, numer 29 Łukasz Kurniewicz, numer 31 Mariusz Kowalski. Nie znamy jeszcze drugiego finalisty Mistrzostw Polski w sezonie 2014-2015. Mecz pomiędzy Pomorzaninem Torunia a AZS-em AWF-em Poznań po 70 minutach zakończył się wynikiem 1-1, ale to nie koniec emocji. Za chwilę kilka karne zagrywki, które zadecydują o tym, która drużyna zagra jutro o 13 o złoto. Michał Śliwiński w ramce Pomorzanina, na karną zagrywkę wykonuje Patryk Bułka. Torunianie wygrywają 2-0 i to jutro o 13 zagrają w wielkim finale z Grunwaldem Poznań. Michał Śliwiński dzisiaj skończył 28 lat, bohater karnych zagrywek w toruńskiej drużynie.